Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie obserwatora gospodarczego, jak co tydzień zresztą. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Marek Szymaniak, wielokrotnie nagradzany dziennikarz i reporter oraz autor książki Zapaść, reportaż z mniejszych miast. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry. Co mamy rozumieć przez zapaść? Ja przez zapaść mniejszych miast, którą opisywałem w swojej książce, rozumiem to, co się w nich od lat dzieje, czyli takie, można powiedzieć, stopniowe z roku na rok zatrzymywanie w nich krążenia ludzkiego. Czyli to, że coraz więcej osób z nich regularnie wyjeżdża, to ciśnienie krwi w jakiś sposób w organizmie tych miast, można powiedzieć, spada. Kiedy tych osób jest mniej, to gorzej funkcjonuje rynek pracy, jakaś lokalna społeczność, jakieś nawet inicjatywy społeczne. I to życie toczy się gdzieś tam coraz spokojniej, coraz wolniej, coraz, no, można powiedzieć, słabiej. I to oddziałuje właśnie, no, tak jak mówię, na rynek pracy chociażby, na rynek mieszkaniowy, na szereg po prostu, jakieś takie życie także po pracy, to jak to ta miejscowość wygląda. Zapaść jest dla mnie takim słowem, także ostrzegawczym przed tym, że jeszcze trochę lat dla tych mniejszych miejscowości i może pojawić się tam. Raczej nie będziemy rozmawiać o tym, jak te miejscowości ratować, tylko jak je zwijać. Sam też o tym niedawno myślałem, jak to się będzie odbywało, żeby tę chwilę porozmawiać. W każdym razie to jest takie słowo, może trochę alarmistyczne, ale też w takim stanie są wiele z tych miast, których ja opisywałem, gdzie ta tkanka ludzka zaczyna w niej w tych miastach jej brakować i to jakby dopowoduje kolejne problemy tych mniejszych miejscowości, które tylko napędzają tak naprawdę te podstawowe problemy. A co jest przyczyną tej zapaści? Co najlepiej opisuje przyczyny? Przyczyn oczywiście jest sporo, ale ja podstawowym takim, dla mnie taką podstawową przyczyną jest słabość rynku pracy w tych mniejszych miejscowościach. Jest to przede wszystkim wywołane tym, jak najpierw przeprowadzono transformację ustrojową po 1989 roku, gdzie bardzo często wiele lokalnych zakładów no, zamykano, upadały. To jest oczywiście, każde miasto pewnie ma swoją historię. Ja się temu przyglądałem to i też patrzyłem gdzieś tam jakieś badania. To wiele z nich, no jednak pewnie można byłoby spróbować uratować, a nie ślepą ręką gdzieś tam zamykać. Ja pamiętam, jak na przykład opisywałem zakład w Prudniku, to jest województwo opolskie. To pod Opolem, to no, tam przez lata tak naprawdę były starania, żeby ten zakład Frotex dostosować do nowej rzeczywistości. Reformowano go ogromnym takim nakładem pracy, inwestycji, tak żeby rzeczy ludzkich, pracowniczych, żeby osoby godziły się na. I związki zawodowe również miejscowe godziły się na no, niższe wypłaty, cięższą pracę w gorszych warunkach, ale z taką nadzieją, że ten zakład pracy przetrwa, że zostanie, jak to powiedzieć, no, zreformowany, że kupi się nowe maszyny, dostosuje do tej wolnorynkowej rzeczywistości. I kiedy już wydawało się, że gdzieś tam wychodzi na prostą, spłaca długi za te maszyny, to decyzją jakoś odgórną na przykład nakazywano zarządowi kupić zakład w sąsiedniej miejscowości, który był też już na skraju upadku, albo gdzieś decyzją polityczną centralną likwidowano cła na towary tożsame z tego zakładu z innych krajów, co no, wiele czynników wpływało na pogarszanie się sytuacji tego zakładu. No i ostatecznie ten zakład, mimo lat, gdzieś tam walki, no, upada. A to jest miejsce pracy, które zatrudniało no, w szczytowym momencie kilka tysięcy osób w takim, nie wiem, 20-tysięcznym czy 30-tysięcznym Prudniku. No to jest jak uderzenie obuchem. Oczywiście nie dzieje się to od razu, ale przez lata uderzają taką obuchem i te osoby, które tracą pracę, są w fatalnej sytuacji, ich rodziny. Nagle osoby muszą myśleć o tym,
co zrobić, żeby przetrwać, więc bardzo często wyjeżdżają, czy do większych miast, a jeszcze częściej za granicę. No i takie miasto bardzo często, wybierając tylko od rynku pracy, traci, bo kiedy taki duży zakład pracy obumiera, to obumierają także przedsiębiorstwa działające wokół niego, dostarczające do niego, nie wiem, towary, usługi, wszystko, co jest obok. I taka jedna decyzja, no poważna, ale jakby skutkuje dla całego miasta. Więc rynek pracy, wychodząc od transformacji, tworzy też sytuację, że kiedy jest tyle rąk do pracy na takim małym lokalnym rynku pracy, okazuje się, że bezrobocie, zresztą jeszcze niedawno w tego typu miastach sięgało nawet 20 czy więcej procent, ciągle jest kilkunastoprocentowe bardzo często, no powoduje, że to, co oferują przedsiębiorcy, jest po prostu słabsze. Łatwiej jest o niższe wynagrodzenia, łatwiej jest o pracę na czarno. Mówię łatwiej, ale po prostu taka jest rzeczywistość. Łatwiej jest oferować jakieś śmieciówki, no, niestabilne zatrudnienie. Nie ma w ogóle bardzo często mowy o takim czymś, co jest naturalnym dla pracowników w większych miastach i w dużych firm, czyli rozwoju, że my myślimy sobie tak, dzisiaj jestem juniorem w jakiejś korporacji, a za 5 lat będę na tym stanowisku, bo jest jakaś po prostu jasna ścieżka kariery. Tego wszystkiego bardzo często nie ma. No i to ta słabość tego rynku pracy powoduje, że kolejne osoby, które nawet chciałyby w tych swoich rodzinnych miejscowościach się żyć i zatrzymać, no nie mają takiego fundamentu, na którym mogłyby tą przyszłość budować. Brakuje im, to bardzo łatwo sobie to wyobrazić, jeżeli mamy, nie wiem, chcemy kupić mieszkanie, postawić dom, to jest częstsza pewnie w takich mniejszych miejscowościach scenariusz. No ale nie mamy ustawionej umowy, no to nikt nam nie da kredytu, nie kupimy tego mieszkania, no to szukamy pracy stabilnej, stabilniejsza jest z lepszymi zarobkami, z większym mieście. Bardzo często też jest to niedostosowanie do rynku pracy. Popularnym scenariuszem, zresztą cały czas to się odbywa, jest to, że osoby młode wyjeżdżają na studia i bardzo dobrze, niech się rozwijają, niech się kształcą, ale część z nich chce wrócić, a z tym wykształceniem, które zdobyły w dużych miastach, no na lokalnym rynku pracy często nie ma czego szukać w takim sensie, że kiedy ktoś zostaje, nie wiem, inżynierem po jakiejś Politechnice Warszawskiej, powiedzmy, to nie będzie potem chciał, ze względów ambicjonalnych, także jakichś właśnie rozwojowych i także finansowych, nie będzie chciał pracować w budce z kebabem. Nie ma nic złego w tej pracy, tylko ci ludzie mają po prostu różne aspiracje, kiedy doświadczyli. Nie po to też się uczyli, żeby potem pracować poniżej swoich kwalifikacji i kompetencji. Więc to wszystko, a powiedziałem pewnie tylko o części, ale czuję, że się rozgadałem, to wszystko sprowadza się do tego, że ten lokalny rynek pracy tworzy sytuację, że wiele osób z niego wyjeżdża, jeżeli już dla nie funkcjonowało, albo po prostu nie wraca. No i to powoduje, że brak tej krwi młodej co roku gdzieś tam jest upuszczana, nie wraca i to problem tak naprawdę się pogłębia. To jest trochę kazus wsi, które miały PGR-y jeszcze w czasach poprzednich, bo tam jest tylko na mniejszą skalę ten problem. Ale jeszcze wracając do tego krwobiegu i tego spadającego ciśnienia krwi, no to jak rozumiem, demografia tych miast jest znacznie gorsza niż reszty Polski. To znaczy, jest to, wnioskuję, że jest to silnie starzejące się, są to silnie starzejące się społeczeństwa bez młodej krwi. Tak, no bo ta młoda krew, tak jak taki już powiedzieliśmy, no przenosi się w inne miejsca. Zresztą widzimy po dużych miastach, gdzie młodych osób jest bardzo dużo. Ceny mieszkań też przez to no, szaleją, bo chętnych jest bardzo dużo. No ale w tych mniejszych miejscowościach no, faktycznie jest tak, że zostają bardzo często osoby starsze, które już no, gdzieś tam przepracowały całe życie, przeżyły całe życie. Więc no, nie widzi im się teraz gdzieś tam przeprowadzać. Mają zresztą już czy emeryturę, czy jakieś tam, nie wiem, spłacone mieszkanie, czy w ogóle mieszkanie, bo może kiedyś w kredytach aż tak nie była to żadna taka codzienność. No i jest taka sytuacja, że te miasta no, w znacznym stopniu no, piramida ich wieku jest taka, że ta część, gdzie są osoby już no, właśnie w wieku poprodukcyjnym jest bardzo duża i jest coraz większa. Z roku na rok zresztą takie są też prognozy. Ta sytuacja będzie się, no można powiedzieć, pogarszać. Mówię, bo to jest gorsza sytuacja z tego względu, że z wielu względów, ale powiem o dwóch. Z jednej strony
no, znów rynek pracy. Te osoby nie będą już pracować. One są dla jakiegoś samorządu najczęściej tylko, mówiąc brzydko, kosztem. Trzeba dostarczyć im usługę publiczną w postaci, nie wiem, lekarzy, jakichś zajęć i tak dalej. I to się zająć, nie wiem, żeby mieli co robić na tej emeryturze, jakieś no, na emerytów spotkania, zabawy i tak dalej. A to też skutkuje tym, że młodzi znowu, to jest lwia część wyborców, więc samorządowcy, którzy chcą wygrać wybory, no myślą, no tak, tu jest dużo wyborców starszych, więc trzeba dla nich szykować oferty, dla nich jakieś pieniążki przygotować na inwestycje. No ale młodzi widzą, no hola, hola, no to co mam w tym mieście robić, kiedy tutaj większość rzeczy jest dostosowanych do osób nie młodych, tylko starszych, więc to też jakby skutkuje tym, że te osoby młode często mają takie poczucie, że to tutaj się nic nie dzieje, jak już to właśnie są senioralia albo jakieś spotkania w domu. No seniora może to źle to nazywam, ale no dla osób, które już są raczej w tym wieku poprodukcyjnym. No i statystyki są niestety trudne. Też trzeba będzie się nad tym pewnie, już właściwie trzeba byłoby się nad tym zastanawiać i jakieś działania podejmować. Co robić, żeby te osoby, żeby ten problem troszeczkę jakoś niwelować, no bo za chwilę się stanie, że dojdzie do sytuacji, że nie wiem, jedna trzecia, jedna czy nawet więcej mieszkańców miast to są osoby starsze, a utrzymanie miasta, jego infrastruktury, wodociągów, kanalizacji, jakieś remonty ulic i tak dalej, to wszystko bardzo, bardzo kosztuje, a jednocześnie no, te osoby są niestety, tak jak powiedziałem, raczej kosztem dla nie wiem, no, lokalnych budżetów niż stanowią jakiś podatkowy przychód. Więc to jest ogromne wyzwanie na przyszłość. No i też nie zachęca, tak jak powiedziałem, do tego, żeby w tych mniejszych miastach niestety zostawać. To jest w ogóle ciekawy przypadek, ponieważ mówimy, dużo się mówi o tych absurdalnie szybko rosnących cenach mieszkań w dużych miastach. Natomiast ja się teraz też spotykam, ktoś gdzieś odziedziczył właśnie w takim mieście, którego czeka zapaść mieszkanie i to mieszkanie jest de facto niesprzedajne. I to jest też w sumie ciekawa sytuacja, którą by trzeba było coś z tym zrobić, ponieważ my będziemy za chwilę mieli mnóstwo mieszkań, mnóstwo nieruchomości w mniejszych miastach, które będą stały puste. Tak, w tym momencie jeszcze, ja jeżeli chodzi o mieszkania, to jak ja to obserwowałem, to raczej było tak, że z mieszkaniami, jeżeli chodzi o sprzedaż, może faktycznie, ale jeżeli chodzi o wynajem, nie było tak łatwo, że kiedy pojawiało się ogłoszenie, to jednak ci chętni byli. Większy problem z moich obserwacji, przynajmniej tak to wynika, jest z takimi domami typu lata 70., 80. Sam w takim domu się wychowałem. Ten dom teraz należy do mojego brata, więc nieważne. W każdym razie, gdyby nie to, że on tam, mój brat, pozostał w tym mniejszym mieście, wrócił do niego, to ten dom byłby za chwilę problemem, bo trzeba go, osoba, która go odziedziczyła, tak jak mówisz, musi w niego inwestować, to nie są małe pieniądze, żeby, nie wiem, dach nie przeciekał, trzeba wymienić ogrzewanie, bo zaraz nie będzie spełniało norm, więc na przykład nie będzie spełniał norm, więc to są ogromne pieniądze i inwestycje. A wynajem takiego domu jest bardzo trudny. Trzeba by go dzielić na jakieś pewnie pokoje, co też nie jest łatwe. Więc staje się taki spadek, staje się jakimś takim obciążeniem. A jeżeli chodzi, jak mówisz, o mieszkania, to ja mieszkania to raczej widzę, że się bez większego kłopotu wynajmują. Ale większy problem, i to będzie kolosalny problem zaraz, że te domy, które tam będą, no będą nie, nie, jak mówisz, niesprzedawalne. Więc to jest ciekawe. Sam o tym myślałem, żeby o tym. Bo kilka wątków na tym temat gdzieś na Twitterze widziałem i sam pomyślałem, żeby o tym napisać. Może jest to kwestia jakiegoś takiego refleksji na przyszłość. Na pewno byłoby pewną szansą, to jeszcze jakiś czas temu myślałem, dla takich nieruchomości, ale dla też mniejszych miejscowości, byłoby to, że część osób, która już teraz jest w dużych miastach, mogłaby się przenieść do tych mniejszych i pracować zdalnie. No ale widzimy już, trochę od pandemii minęło, od tego boomu pracy zdalnej, który oczywiście był bąbelkiem tak naprawdę na rynku pracy. No ale już widzimy że raczej firmy się starają, żeby ci pracownicy jednak w jakimś stopniu byli na miejscu, żeby jeżeli już, to pracowali w modelu hybrydowym, żeby no, ale hybryda z kolei wymaga dobrego transportu, sieci tak. transportowej. I tutaj z kolei też chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że oprócz bezrobocia
To są moje rozważania, tak zakładam, że oprócz bezrobocia też istotny wpływ na rozwój tych miast miało wykluczenie komunikacyjne i fatalne połączenie z większymi ośrodkami miejskimi. Dlatego ci młodzi ludzie nie zostali, żeby sobie dojeżdżać, tylko po prostu się wyprowadzili z tych miast. Tak, to jest jeden z elementów cegiełki. Ja o wykluczeniu transportowym i komunikacyjnym no, piszę w książce, ale tak raczej że to jest element doświadczeń po prostu moich bohaterów. Nie poświęcam temu oddzielnego rozdziału, ponieważ no, powstało o tym książki, chociażby Olgi Gitkiewicz nie zdążę. Więc to jest ogromny problem i to problem, który no, narasta, tak można by powiedzieć, bo to już ten problem dotyczy od uczniów, poprzez właśnie potem ludzi, którzy mogliby wejść na rynek pracy, nie wiem, pracować w takim jakimś mieście, dojeżdżać do większego, tak jak mówimy, no praca hybrydowa, okej, okay, jeżeli 2 razy w tygodniu mogliby dojechać, mieliby czym, ten transport byłby pewny, regularny, nie tam 2 razy na dobę, tylko częsty po prostu, że kończymy pracę i ten pociąg jest, czy autobus, to na pewno było pewne ułatwienie, a niestety bardzo często tak jest, że albo go nie ma wcale, albo jest bardzo słabej jakości. Sam znam przypadki miejscowości oddalonych od Lublina, kilkanaście kilometrów, gdzie dojeżdża komunikacja miejska z Lublina, a nie ma transportu w weekend. Więc to i tak stwarza sytuację, pomijam, że jeździ kilka razy dziennie ten autobus, więc to jest oczywiście za mało, ale to też sprawia sytuację, że co, te osoby w weekend nie wychodzą z domu, czy co, nie jeżdżą do miasta wtedy, znaczy to jest jakieś absurdalne podejście do tego, więc te osoby i tak są skazane na jazdę samochodem, a kiedy już mają samochód, no to nie będą jeździć autobusem, bo już płacą na utrzymanie tego samochodu, nie wiem, ubezpieczenie, tankują go i poświęcają pieniądze na naprawy. Więc brakuje jakiegoś takiego całościowego spojrzenia, że spojrzenia na to nie, że dostarczmy transport, o, bo ktoś tam może mieszka, tylko że trzeba spojrzeć na potrzeby ludzi, że nie jeżdżą tylko do pracy, że kiedy mają czas wolny, ten transport też im jest potrzebny. I tak, gdyby transport publiczny był lepszy, gdyby był rozwinięty, gdyby dojeżdżał do tych mniejszych miejscowości, to na pewno by sprzyjał temu, że część osób mogłaby pomyśleć sobie, ok, nie stać mnie na, nie mam 1 000 000 zł na 50-metrowe mieszkanie w Warszawie, to może kupię tańsze, albo będę w tym odziedziczonym domu po dziadkach, po rodzicach mieszkał, a będę sobie od czasu, tam nie wiem, 2 razy w tygodniu dojeżdżał do większego miasta, kiedy mi trzeba do pracy, kiedy mi trzeba, nie wiem, do teatru, kina, to sobie pojadę. Nie każdy też musi jeździć właśnie samochodem, zresztą potem widzimy, jakie są tego skutki. A kiedy tego nie ma, to nawet się takiego scenariusza nie bierze pod uwagę. No i jedna z jakichś opcji, nie wiem, może źle to brzmi, ale ratunkowych dla tych mniejszych miejscowości, po prostu sami z niej rezygnujemy, mimo że powiedzmy jest na wyciągnięcie ręki. To tak, już podsumowując naszą rozmowę, wynika z naszej dyskusji to, że Polska będzie zamieszkała przez bogate regiony aglomeracyjne, a te miejscowości z dala od większych miast, od dużych ośrodków jednak będą się wyludniać, a być może wymrą. I tutaj moje pytanie brzmi, czy my jesteśmy w stanie coś z tym całym procesem zrobić, czy już w tej chwili musimy zaakceptować, że to tak będzie i po prostu tylko ratować sytuację, wiązać to na druty tak usilnie, prowizorycznie i żeby to jakoś stało, jeszcze funkcjonowało. Myślę, że może ciężko to zrozumieć, ale obie te rzeczy, bo nie da się uratować wszystkich tych miast, jest ich po prostu za dużo. Trzeba by na pewno skoncentrować się na tych, które leżą, nie wiem, bliżej wojewódzkich, takich, które mają jakiś większy potencjał na to, żeby przetrwać w takim stopniu, że ten odpływ się zmniejszy albo zatrzyma i to byłoby już bardzo, bardzo dużo. Zresztą są miasta, które Pleszew bardzo często gdzieś tam wspominane albo Chrzanów, które gdzieś tam sporo robią w tym kierunku, żeby ten odpływ zatrzymać, żeby stać się atrakcyjne dla swoich mieszkańców i dla tych, którzy mogliby w nich pozostać. Więc na pewno część tych miejsc da się uratować w taki sposób, że one zatrzymają się na obecnym poziomie. No ale będą też na pewno miasta, które
ten potencjał mają na przetrwanie niższy i trzeba by pewnie jakąś strategię opracować i zobaczyć, co z nimi zrobić, jak o nich myśleć w kontekście tego, że za chwilę będzie właśnie mieszkało tam, nie wiem, połowa osób w wieku poprodukcyjnym będą tylko tak naprawdę ogromnym kosztem, do którego trzeba będzie dopłacać. Jak znam życie, a trochę znam, to wydaje mi się, że nikt oczywiście tego nie zrobi. My będziemy po prostu dopłacać rok w rok do tego typu samorządów w tej miejscowości. Mam jednak nadzieję, że jakoś taką cichą, że ten problem gdzieś tam, myślenie o tym, co z tymi miastami, które nie przetrwają, się pojawi. Na zachodzie, gdzieś nawet czytałem chyba w Japonii, już są całe programy tego, jak zwijać tego typu miasta, bo naprawdę nie bywa, że mówiąc kolokwialnie, nie, proste nie opłaca się dla jakiejś grupki starszych osób utrzymywać całej infrastruktury, więc może warto jakoś inaczej o tym myśleć. Ja sam też nie wiem, jak to zrobić, ale na pewno trzeba się nad tym pochylać i już teraz zastanawiać, bo już widzimy, że za kolejne, nie wiem, 5-10 lat w wielu tych miejscach nie będzie po prostu lepiej, tylko sytuacja ta problemowa będzie jeszcze bardziej spęczniała, a wszyscy będziemy za to po prostu płacić. To nie są zbyt optymistyczne wnioski i też chyba trudno optymistyczne prognozy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marek Szymaniak, autor książki Zapaść, reportaż z mniejszych miast. Dziękuję bardzo.